Dobrze cię widzę. W pociągu myślałem o Ewangelii. No i co, masz jakieś pytania? Śmiało, pytaj, mam trochę czasu. Jak to jest, że Jezus był w niebie, rzekomo u Ojca, a potem przyszedł na świat, ale przez poród kobiety, a potem i tak musiał umrzeć? Próbuję to jakoś logicznie zrozumieć, ale... Mówiłeś, że przed chwilą jechałeś pociągiem, tak? I co dalej robiłeś? Wysiadłem, przeszedłem przez tunel. Dlaczego przeszedłeś przez tunel? Nie ma innego przejścia. Co, miałem skakać? Przez peron? Nie wolno. Przez tory miałem przejść? No właśnie, sam widzisz. Żeby przejść z jednego królestwa do drugiego, potrzebna jest specjalna droga. Jezus, żeby stać się człowiekiem, musiał się narodzić z kobiety. A teraz rozumiem. Czemu tylko Jezus musiał umrzeć za wszystkich ludzi? Bo wszyscy ludzie zgrzeszyli. To jest tak jak z pasażerami pociągu. Każdy co najmniej raz w życiu jechał pociągiem bez biletu. A są tacy, którzy przez całe życie nawet jeżdżą na gapę. A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że Jezus jest bogaty w miłość i dla wszystkich wykupił bilety na wszystkie trasy, na wszystkie pociągi po wszystkie lata. Każdy pasażer może z tego skorzystać. Warunek jest tylko jeden, żeby w momencie, kiedy ten bilet dostanie, uwierzył, a w pociągu powołał się na tego, który mu ten bilet kupił i na ten bilet od Jezusa. Wow, to rzeczywiście niepojęte. Ale prawdziwy. Mamy nieograniczoną możliwość podróżowania razem z Jezusem po wszystkich trasach i po wszystkich pociągach. Rozumiem. Tylko szkoda, że Jezus wstąpił do nieba. Nie martw się. Jezus obiecał, że wróci, a wtedy wszystkich nas zabierze w podróż razem ze sobą. Tyle tylko, że musimy czekać z wiarą. No, na mnie pora. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.